Malowniczo położona wieś Łękawica w Beskidzie Żywieckim. Ciepłe jesienne słońce, sobotnie przedpołudnie, wymarzony czas i miejsce, żeby świętować imieniny Michała. Tyle, że solenizanta nie ma pośród zaproszonych gości już od 20 lat. Franciszkanin, misjonarz, zginął w Peru z rąk terrorystów. Oddał życie za wiarę. Proces beatyfikacyjny ojca Michała Tomaszka wkroczył w ostatnią fazę. Trudno więc dziwić się, że wciąż gromadzi wokół siebie tak wielu ludzi. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Łękawicy. Jej wyjątkowy charakter podkreślała obecność pocztów sztandarowych, dzieci i młodzieży szkolnej i strażaków. Grała orkiestra, licznie przybyli franciszkanie, kapłani z dekanatu i wierni świeccy. Wszyscy razem dziękowali Bogu za swojego współbrata i rodaka. Kolejne punkty programu imieninowego świętowania to przedstawienie przygotowane przez dzieci ze szkoły w Łękawicy, konkurs na ulubione ciasto ojca Michała i najpiękniejszy wiersz. Była też okazja do wspomnień. O latach szkolnych ojca Michała opowiada jego nauczycielka. We wrześniu przychodzimy do szkoły, a kierownik szkoły, wtedy już dyrektor był szkoły, mówi: Michał poszedł do niższego seminarium duchownego. No jak to? No ale potem żeśmy śledzili i Michał po prostu wyrastał z tych niedomogów i okazało się, że był całkiem dobrym słuchaczem już w wyższym seminarium duchownym. Współbrata wspominają koledzy z nowicjatu. W nowicjacie bardzo przeżywał ten okres, nawet zauważyliśmy u niego pewną zmianę. To nie był ten sam Michał, co w niższym seminarium. Bardzo się zmienił, ale oczywiście nas zastanawiało to, dlaczego, co się stało. Zamknięty, skryty w sobie. On później powiedział coś takiego, że jest to rok łaski. Trzeba się tak naładować jak akumulator, żeby móc później dzielić się z nimi tym, czym się napełnił w czasie nowicjatu. Samozdyscyplinowanie. Był bardzo zdyscyplinowany Michał. Na pewno przychodzi mi na myśl zakochanie się w Matce Bożej. Współbratem przede wszystkim bardzo radosnym, ale on jak gdyby znał swoją wartość i był człowiekiem zdecydowanym. Jeżeli na przykład powiedział sobie, że jest milczenie i chce w tym milczeniu być, to starał się tego pilnować. Łatwo nie sprzedawał siebie. Michał wiedział, czego chce. Miał sprecyzowane ideały. Dziś we wspomnieniach ojciec Michał nie jest już tylko uczniem czy kolegą. Staje się również orędownikiem. I modlę się za niego i proszę go o wstawiennictwo za mnie do Boga. Mam zdjęcia, mam różne te wycinki z gazet o nim. Wszystko to mam w teczce pięknie zapakowane i co mam nowszego, to dokładam. Całością przygotowań i prowadzeniem uroczystości zajęło się Stowarzyszenie Szeroka z Łękawicy. Ta nowa inicjatywa jest dowodem, że po wielu latach ojciec Michał wciąż inspiruje swoją osobą. Drogę, którą przeszedł, która jest drogą każdego z nas. Nie mówię tu w tej chwili o śmierci męczeńskiej, ale każdy z nas ma jakieś korzenie, każdy z nas skądś się wywodzi i każdy z nas powinien być dumny z tego miejsca, z tych korzeni. On to posiadał. Jego listy, które pisał, które dowodziły temu, że będąc tak daleko, nigdy nie zapomniał o tym miejscu. Pani prezes jest przekonana, że nowa inicjatywa na stałe wpisze się w kalendarz uroczystości w Łękawicy. Jest to już postanowione, jest to już omówione i zdecydowane, że obchody nie tyle męczeńskiej śmierci, my musimy pamiętać o tym czynniku martyrologicznym, ale dzieci, młodzież raczej przyjmą taką postawę właśnie to, że kochał dzieci, że był jak choinka obwieszony tymi dziećmi, że tak dużo robił dla ludzi i tak chcemy ojca Michała pokazywać i co roku będziemy w okolicach imienin pamiętać i coś organizować, na pewno mszę i na pewno w Łękawicy. Starożytny pisarz rzymski Publilius Syrus napisał, że przyjaźń, która się kończy, tak naprawdę nigdy się nie zaczęła. Tu w Łękawicy spotykamy się z przykładem prawdziwej przyjaźni. Więzy mieszkańców tej miejscowości z ojcem Michałem Tomaszkiem, ich rodakiem, trwają i 20 lat po jego śmierci, męczeńskiej śmierci.